Cześć wszystkim, znowu PON7, jeszcze ciągka Majui. Dobra, Spojrzałem trochę na rzeczy, tutaj trochę mamy. Stwierdziłem, że może kilka tarczy przydałoby się zaupgrade'ować. Na przykład Ancient Shield, którego mamy 6 sztuk. I chyba jest jedną z naszych obecnie najlepszych tarcz. Więc możemy to zaupgrade'ować na maksa. To dodatkowo zwiększa, że będzie miało Reflect 3. Nie jest to samo co tarcza, ale to jest lepsze niż tarcza, Reflect. Zresztą dajmy komuś, nie wiem... Pierwszy z brzegu, ktoś kto używa lekkich tarczy. Na przykład ty. Ancient Shield. Tak, troszkę stracisz agility i trochę siły. Daje Reflect 3, 16% szansy na Reflect Damage. Więc po pierwsze szansa jest dużo lepsza, po drugie neguje w całości obrażenia, po trzecie oddaje je z powrotem. Więc Reflect jest w każdym przypadku lepszy od tarczy. Tak, więc... Kto używa lekkich tarczy, to w sumie może się na to przerzucić. Pia nie używa, ty jeszcze używasz. Ty masz Succubus Shield, ale to jest takie, powiedzmy, chwilowe. Ty masz Warrior Shield. To my na przykład moglibyśmy dać Brave Shield, tylko to też musielibyśmy ulepszyć. Ale to za chwilę. Ty masz Tifta Shield, bo to daje ci Valley Goddess, to zostawimy ci. Ty masz już ciężkie tarcze. Przy okazji też masz lekki upgrade, ty w ogóle nie masz. Dobra. Dobra, zobaczmy jeszcze upgrade tarcz. Brave Shield chyba nie wymaga, tak, wymaga tylko rzeczy, których mamy dużo. Więc możemy też zaupgrade'ować. To da Shield 2. Yes. Tifta Shield też możemy zaupgrade'ować, stać nas, tylko... tylko Kisnich z tego używa, ale daje trochę dodatkowych HP'ków i Shield 2. Yes. Więc tak, Shield 2 zwiększa szansę do 15%. Natomiast ty weźmiesz sobie Shield... Brave Shield, da ci to trochę więcej siły. I też będziesz miał Shield 2. Takie drobne optymalizacje pod koniec gry. Dobra, ty też masz ciężką tarczę i masz najlepsze, co mamy póki co. Dobra, tak jeszcze myślałem, czy może dać ci... właśnie Reisha Hammer. Czy to chcemy upgrade'ować jakoś? Kurczę, to jest drogo. Aż teraz już lepszy, właściwie mod. Dobra. Tyle. Drobnych optymalizacji. Idziemy. Do miejsca bitwy starożytnej. Tutaj mamy zdobyć ten kamień czysty. どこい掘っちゃうよ。化石だって見つけてみせる。あの、私たちも白骨に参加させてください。単純な力仕事なら俺たちにも手伝えるよな。あなたたちどうしてここに。
それは分かってるんだ。でもさ。だってさ、何も見つけられなかったら、神様が殺されちまうんだろ。私たちが住む城塞のためにだってなるはずです。ああ、なんとかするために俺たちにも何かさせてくれ。あ、その気持ちすごく嬉しい。危ない目に遭うかもって分かっているのに、城塞や私たち神様のために頑張りたいって思ってくれているんだね。ありがとうございます。頑張ります。ああ、魔石を見つければいいんだな。絶対に掘り出してみせるぜ。ciekawe jak rozpoznają magiczny kamień od niemagicznych kamieni。Dobra。W końcu możemy zobaczyć statystyki naszych przyjaciół. Ma jeden atak fizyczny, ma siłę 27, kondycję 32. Który masz poziom 42, a to tu chyba wyrównanie po prostu poziomu z naszą drużyną. Mają trochę wytrzymałości. Ale zdecydowanie trzeba na nich uważać. Dużo ciekawych rzeczy tu mamy. Kurde. Nigdy nie miałem okazji do tej pory ich pofarmić. Gigantów trzygwiazdkowych. Potrzebujemy ich dla Jujki. Banshee nie potrzebujemy. Galiony by się przydały. Cik by się przydało trochę pofarmić. Oni by się przydało pofarmić. O, to ten gość, którego raz widzieliśmy. Konstrukty już mamy. Undeadów mamy. Dobra. Część z nich przydałoby się pofarmić, aczkolwiek ci są upierdliwi, są dosyć silni, trzeba będzie na nich uważać. Dobra, skille. Technomanta. Jest trochę rzeczy do wykopania. Technomanta, Battle Command, Cover 2. Battle Guidance nie zamierzam tutaj póki co używać, weź sobie Flash Step. Reszty nie potrzebujemy. Dobra, i co do przedmiotów, full steer, jest ok. Dobra, weźmy drużynę A. Czy ty chcesz używać mrocznych obrażeń tutaj? Nie widzę przeciwwskazań. Bierzmy cię. Trophy Hunter. Właśnie, nie miałem tego ostatnio wyposażonego. Przydałoby się w paru miejscach. Dobra. Capture Rope. Czemu nie? Poza tym, Ior. Flowing Slight, Swift, Ninja, Expertise, Evasive 2. Powinno być ok. Też byś Capture Rope. Biegnij tutaj. Dobra, poza tym diet się przyda jak zwykle.
様の出番とか。Dobra, kogo jeszcze chcemy przywołać? Smoczek? Smoczek się przyda. Jest to nasza drużyna A, powiedzmy. Dobra. Czy kogoś jeszcze chcemy przywołać? Chyba Yuiki będziemy tutaj używać w dużej mierze. Dobra, to możesz w sumie zesnajpować ten kwiatek. Ładnie. Teraz tak. Yurin, powiedzmy na początku. Tak, weźmiesz sobie... Capture Attack. I powiedzmy, weźmiemy też ciebie. Dobra, na razie powinno starczyć. Dobra. Pierwsze już Gil Dragon. Smoków nie potrzebujemy. Pierwsze ofiary już się napataczą za chwilę. Dobra, to może być irytujące. Z tego co pamiętam, ty masz szansę na insta-DF. Nie wiem, czy tym atakiem, ale którymś masz. Trzeba będzie ciebie szybko zgarnąć. Dobra, super, o to nam chodziło. Spróbuj go złapać, Yurin. Masz niezerową szansę na to. Jakby ci flary weszło, to by poszło. Dobra. Ciebie chcemy tak zgarnąć. Avaro tutaj. Właśnie, czy Avaro musi przeżyć? Nie musi. Tylko ich musimy chronić za wszelką cenę. Dobra. Słońmy ich tutaj. Wyślijmy na tamtą flankę ciebie na przykład. Mogłem ci to ulepszyć trochę, tą broń. Nie pomyślałem o tym, trudno. Weź capture rope. W stanie go złapać? Nie za bardzo. Kisnir powinna sobie z tym poradzić. Dwadzieścia razy trzy. Może nie do końca. Ty możesz w niego wypalić. Dobra, ciebie za chwilę gdzieś ustawimy. Snir, idź w tą stronę. I Yor. Gil Dragon. Tak, smoków nie potrzebujemy. Po prostu go ubij. Rafia do przodu. I się jeszcze Ranri przyda. Do leczenia. Może też coś będzie mogła uciułać tutaj. Ale czy ja na razie nie potrzebujesz? Przydać się Storm Tornado. Jesteś w stanie to zaciukać jednym atakiem? Z grubsza. Moment. To jest oni czterogwiazdkowy. Nie chcemy go zaciukać. Dobra. Zobaczmy, czy to cię nie zabije.
Insane. Takim myślą. Dobra, musimy na tamtego gościa uważać. To jest konstrukt. Jego nie potrzebujemy. Ranry! Zniszcz! Prawie. Dobra. Konstrukt, rozwal. Ekstra. Dobra. Ior, postaraj się nie zginąć od tego. Biedny Ior. Dobra, na szczęście mamy czym go wskrzesić. Dobra. Powiadaj ogniem. Stra. Zmiażdż go. Zmiażdż to tego robala. Już trochę mało siły. Tego przydałoby się ich nałapać ile możemy. Tego nie przewidziałem. Będę musiał na nich uważać. Dobra. Avaro. Capture rope. Capture attack. Może nie wystarczyć. Zobaczmy. Tak. Avaro ma na szczęście anti-death. Nullifies insta-death. Co może z nim walczyć bez problemu. Dobra. Co do reszty? Też masz odporność na dark. Trochę słabo tutaj. Hisnir. Raz to przemyślę. Tutaj czy jesteś w stanie go zniszczyć? Potrzebujesz lepszego ataku. Masz Airfresh. Majnik może nie będzie ci potrzebny. Prevail zobaczmy. Jego chcemy złapać. To może nie. To tak, Airfresh. Dobra. Ognia. Ekstra. Jesteś w stanie któregoś z nich zdjąć? Jesteś w stanie jego zdjąć? To zrób to. Ekstra. Fia może zająć się tą Banshee. I o ile mnie nie pam... O ile dobrze pamiętam, chyba możemy potrzebować do tego psa. Tak. Dobra. Ostatnia cenzura, mam nadzieję, w tej grze. Dobra. Ty możesz zająć tą miejscówkę. Kisnir, podejdź tutaj. Ty, smoczku, złap jego. Prevail trochę ci walnął. Trzeba na to uważać. Yurin Yuki. Osłab go trochę. Ekstra. I tak, Ior. Potrzebujemy cię. Nie ma czasu na drzemki. Idź w tą stronę. Może omijaj tego gościa z Instadef. Dobra, trzymasz wszystko, co możesz. Z grubsza tak.
Dobra, no to pokaż, na co cię stać. Dobra, charm? Ekstra. Przynajmniej nikogo nie porani w odpowiedzi. Dobra, Avaro. Broń się przed tym, nic ci nie zrobi. Dobra. To cię jednak trochę zaboli. Dobra. Zmiażdż. Ekstra. Tego ducha się będzie pozbyć. Dobra. Tego złap. Ekstra. Dobra, czy jesteś w końcu go w stanie złapać? Przydałoby się. Ekstra. Co tutaj robimy? Kisnir, pokaż, na co cię stać. Czy on będzie odpowiadał, jak jest zauroczony? Nie, nad nie odpowiada. Ekstra. Znaczy, że możemy go okładać bezkarnie. Fajnie. Przyda się to nam. Dobra. Tutaj trzeba się zająć tym. Fajnie, tutaj mamy punkt leczenia. Ktoś będzie mógł zaraz z tego skorzystać. Fia, na razie zostań tutaj. Dobra, te heliony. Czy chcemy je jeszcze łapać, czy... Dajmy sobie na razie z nimi siana. Będzie nas w stanie jeden upgrade kupić za nie. A potem, jeżeli będę chciał, mogę tutaj wrócić. Dobra. Czemu włazisz na pułapkę, kretynie? Dobra, tylko FS mu zjada. Nic poważnego. Dobra. Ty, czy jesteś w stanie to zagnieść na odległość? Jesteś. Make it so. Ty, mimo jego odporności, powinnaś być w stanie go zaciukać. Prawie. Dobra, kto chce darmowe expy? Yurin. Zaciukaj go. Dobra. Dobre staty. Chyba jeszcze jeden przeciwnik został w tym pomieszczeniu. Ten. Banshee. By się ją udało zaciukać w tej turze, to by było fajnie, aczkolwiek nie widzę za bardzo takiej opcji. Gdybym miał jedno wolne miejsce, to może by się dało. Musiałbym kogoś wycofać, ale nie mam kogo wycofać. Jak? Chyba, że zrobimy to tak. Nie, kurczę, nadal nie mamy wystarczająco ruchów. Nie, mamy. Ty tutaj. Ja tutaj.
smoczek tutaj. I Avaro, musisz wziąć Fool's Meal. Dobra, to nie jest problem, jesteś sparaliżowany. Będę musiał podkupić tych rzeczy. Dobra. I teraz w stanie jesteś w stanie ją zaciukać. Do dzieła. 3 HP-ki zostały. Nie godzę się na to. Nie godzę się na to. Knight Medal. Masz ją zaciukać na dobre. Tak lepiej. Dobra. A nie, coś tu jeszcze zostało. Czy te pułapki? Czy co? Czy ja ślepy jestem? A nie, ich obecność nie pozwala mi przejąć miejsca, bo go nie kontroluję w całości. Okej. Okay. That sucks. No cóż, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dobra, Kisnir, biegnij tam, baw się z tymi gigantami. Ty i Jor również. I tyle. Dobra. Co tutaj? Ty możesz sobie przewrócić manę. Pija. Przyda się trochę leczenia. Ty smoczku. Przydałoby ci się trochę jakieś wsparcie. Dobra. Odpal tutaj. Tak, Avaro tutaj. Ior. Rozetnij tego ducha na pół. Czy na ile się rozcina duchy. Standardowej sztuce kotów rozcinania duchów. Dobra. Podejdź tu, będziesz mógł walić do tego giganta. Na przykład w ten sposób. Może to go zabije? 30 razy 2, może nie. Ekstra. Dobra, zajmijmy ten portal. Zdaje mi się, że nic potrzebnego tam się nie spełni. Dobra. Dobra, irytujące jest to, że oni atakują na dystans. Więc troszkę może być problemów z ich łapaniem dla Kisnir. Zaraz coś na to może poradzimy. Mhm. Jak się im aktywuje Prevail, to całkiem mocno trzepią. Fear. Okej, nie wiem co to daje. Jor, idź tam. Zajmij się tym portalem na razie. Dobra, zajmijmy ten portal, bo mnie denerwuje. Blood of Revival, okej. A poza tym zajmujmy tutaj pracowicie po kolei wszystkie rzeczy. W
sumie szybciej by było chyba, gdybyśmy wynieśli się z tego pomieszczenia i pozwolili im go zająć. Chociaż wtedy nie mielibyśmy chyba 100% kontroli. Gisnir, możesz używać tego Drain na swoim mieczu? Po to ci go dałem. Dobra, wiecie co? Zakończmy trochę farmienie. Skupmy się na razie na misji. Już nie będziemy musieli się zajmować misją, to może tu wrócę kiedyś i to dokończę. Te rzeczy, których nam tutaj brakuje. Wiecie co? Zróbmy tak, jak wspomniałem. Ty się odsuń. Ty się odsuń. Jujki do domu. Okej, nie, bo teraz nasze... To jeszcze jest pod naszą kontrolą. Okej, chyba będziemy musieli to pole po polu zajmować, to miejsce. Irytujące. Dobra. Ior, pokaż tej pannie, jak się to robi. W sumie już nie pannie. Hihihi. Eksperci od magicznych kamieni się odezwali. Ej, to jest magiczny kamień. Tyle. Okej. Nie osiągnęliśmy celi. Rien Stone. Nie wiem, co to jest. Dobra, wracamy do fortecy. Po pierwsze, zobaczmy, czy to dało nam jakieś bonusy. Moment, czy ty masz już na maksa siłę rozwiniętą? Ten oni nam nie wystarczy, co? Potrzebowalibyśmy jeszcze jednego złapać. Nie złapaliśmy go w końcu. A nie, mamy go. Gdybyśmy mieli jeszcze dwa takie, to dostałbyś bonus do siły. Coś jeszcze? Siłę ma rozwiniętą na maksa. Heliony. Tak, nie nałapałem się ich. Potrzebujemy ich trochę więcej. Dobra, co poza tym? Możemy dać siłę albo tobie, to masz 39. Albo tobie, ty masz 45. Dajmy tobie. Tak, trzeba by jeszcze trochę więcej nafarmić. Mam giganty. A, dowolny czterogwiazdkowy. Okej, okay, co mi najbardziej tu za... Undeady chyba. Momencik. Undeady chyba do niczego nie są potrzebne, co? Chyba nie. Dodajmy ci siłę plus 11. A
ten sposób masz siła 66. Jesteś chyba naszą najsilniejszą postacią obecnie w drużynie. Karina, gratulacje. Jakbyśmy ci jeszcze trochę helionów nałapali, miałbyś dodatkową agility, to byłoby fajnie. Dobra, może tak zrobimy. Dobra, brakuje nam jeszcze Slate Taboo. Nie wiem, czy to dostaniemy... Momencik. Który to save miałem? Ten. Nie wiem, czy to dostaniemy w tym evencie. Nie pamiętam, co to jest za event. Zobaczmy. これって神様を助けるために役立たないかな。出てきたのはいいけど読めなくてさ、なんか重要なもんだったらいいんだけど。Dobra robota, kocie. O, soka, yokatta. Aż w nagrodę miskę mleka. それが突然光ったんだよ。なんだなんだと思ったら石板が宙に浮かび上がってきてさ。こんなの何かあるに決まってるよな。To bardzo podejrzane, co mówisz. Zgadnijcie, kto to może być. Dobra. Wygląda na to, że to już wszystko. Okurimono wa kiniitte kureta kana? Sono chōshi de watashi no tame ni ganbatte kureta mae. Mada watashi to kimi no en wa tsunagatte iru. Ippōteki ni kankei o kiru nado deki ya shinai tou koto sa. 今から楽しみで仕方ないよ。
君が懸命に積み上げたものを横から奪っていった時にどんな表情を浮かべるか。Nie brzmi to zbyt zachęcająco, ale nie mamy nic innego do zrobienia. Dobra, szybki save, zróbmy to. A właśnie, co się wydarzyło? Jeden z kotków z twierdzy znalazł brakującą część do tego i powiedział, że podczas wykopalisk nagle powstała z ziemi i zaczęła się świecić i lewitować. I on ją wziął. Okazało się, że to Gajdal nam pomaga. Przybył do Pilaru Światła i zaczyna znowu coś robić. Dobra. Zapewne domyślacie się, kto będzie finalnym bossem tej gry. Dobra. アマロ、情報をまとめ終わったからって考えに浸っている暇はねえぜ。これで状況の整理は済んだんだ。これからどう行動するのか、皆に説明する必要があるだろう。アバロ、それにディートも、お父様を助ける方法は分かった？城塞の作り方も把握できたぜ。最初から最後までな。やった！それじゃもうバッチリなんだね。それでは確認させてください。禁忌の製法が判明したということ、それはお二人が兵器を世に生み出す能力を持ったということで間違いないでしょうか？様には無理だ。作り方が分かっていても絶対的な魔力量がないからな。魔力が足りない人には作れないんですか？Momencik, usłyszymy jeszcze raz, jak to, jak Diet mówi, nope. Yeah.技術的には装置を用意できないわけじゃないが、そもそもこれは魔術師の領分なんだよ。現代に合わせて言うと単領師だな。魔力を持ち、魔力の流れを読み、踏み込んではいけない部分を見極める技術が必要になってくる。俺様は目や勘、知識があっても十分な魔力がない。迷宮や遺跡の解析やら修繕はできるが、一から作ることができねえのと同じだな。なるほど、わかりました。Nie będziesz do końca życia prześladowany przez anioły.
それでは単量子であり魔力を持つアバロには作り出せると。わかりました。質疑応答感謝します。方法は見つかったけど、とっても危険だってこと。私はそれに当てはまらないのかな。複雑そうな手順には聞こえないね。そうね、アバロ隊長が理解しやすいように噛み砕いて話しているのは差し置いても、そこまで難しくは思えない。今までそれを実践できなかったのはなぜなのかしら。Brakowało geniusza, który byłby w stanie to przygotować wszystko, tak?長い歴史が証明してるってことだ。兵器に封じ込められて禁忌の存在になった神を救う方法が始末しかないとは、よく言ったもんだぜ。調査通り、兵器ごと破壊するという方法しかないのですね。そもそも初めから神を助ける気なんてないのさ。この兵器を作り出した人間族たちはな、捕らえた神や精霊を使い潰すつもりでこの構造を組み立てているんだ。逃がすつもりなんかない。死ぬまでずっと人間様の役に立てと主張してやがる。死ぬまでずっと。
だから封じ込められた神様は出られないの。この兵器は構造的にはゴーレムを作り出す方法と大差ね。核となる原動力として術師よりも力のある神や精霊を使うってこと以外はな。まったく、それで神を支配しようとは人間族は傲慢ですわね。ああ、正気とは思えない。お二人とも人間族だと思うのですが。状態はすでにそうなってしまっているのでしょうか。神を最後まで使い潰すと、そういうことか。中枢部、魔石がある場所へ行けば隊長さんが魔力の流れを変えられるんですね。だけどお父様みたいにもう悪い魔力が体に届いちゃってる状態からでも助けられるのかな。Ratujemy go siłą przyjaźni. ここまでの話だとそこまでの危険はないように感じるが、
Brzmi trochę jak próba rozbrojenia tykającej bomby jądrowej.資料によれば内部には外部のものには開くことができない仕掛け扉もあるようだが、まあこっちには適任者がいる。心配ねえだろ。外側に貼られている結界と内側の仕掛け扉、魔石にたどり着いたら毒が回らないようにする作業。うん、覚えたよ。 つまりアバロは全部をなんとかできる能力を兼ね備えてるってことだよね。 Potęga technologii. Wakatta. Oto-sama ni minna no omoi o todokeru ne. Na pewno damy sobie radę. Dobra, więc mamy nasz ostateczny cel przed nami. Dużo różnych rzeczy, które nie chcę, żebyśmy się tam znaleźli. Dobra, pójdziemy tam w następnym, zdaje się, że ostatnim odcinku. Co, coś mam więcej do powiedzenia? A już wszystkie postacie powiedziały, co tak. A właśnie, szybki skrót rozmowy. Tak, Avaro ustawił plan, że musimy dostać się do Parai. Potem jakieś dziwne rzeczy mamy robić, tam różnie to mówił. Zdjąć blokadę, która go trzyma, dostać się do środka, przekierować magię, która chroni... Jest tam jakaś magia, która chroni, żeby bóstwo się nie mogło wydostać, a potem mamy skierować nasze modlitwy, żeby cofnąć
efekty szaleństwa spowodowane magią ludzką i w ten sposób uwolnić Paraję. Jakoś tak. Nie wiem, to było bardzo skomplikowane i nie miało zbyt dużego sensu. W każdym razie wszyscy wiedzą, co mają robić. Plan działania jest ustalony. Jednak Avaro stwierdził, że jest pewne niebezpieczeństwo. Nie wiadomo, jak daleko to szaleństwo Parai się zaniosło, zaszalało. Sfio stwierdził, że nie będzie problemu ją odłączyć od twierdzy, natomiast z Paraią jest niebezpieczeństwo. Nie wiadomo, co się może wydarzyć przez to, że już ta magia, która miała go trzymać, się uruchomiła i że przez to oszalał. No nic, na pewno w praktyce wyjdzie to dużo prościej niż tam było wspomniane w rozmowie. Dobra, w każdym razie to tyle. Jak mówiłem, słyszymy się w następnym, prawdopodobnie ostatnim odcinku Amayui. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!